Witam was ponownie w Domu Wiedźmy. I na początku muszę coś wyjaśnić, bo... niestety... zwaliłem sprawę. Po prostu zwyczajnie zwaliłem sprawę, bo nagrałem dalszą część... z wyłączonym systemowo mikrofonem. Przez co jestem zmuszony... do połowy pusty kubek herbaty. Jestem zmuszony nagrać jeszcze raz ten fragment. Przeczytam jeszcze raz od początku. Szybko mi poszło. No tylko nie sam przechodziłem. Szybko mi poszło, więc nie ma sprawy. Może tym razem nie będę po prostu. Plus jest po prostu taki, że nie będę się tak gubił i błądził, bo to sobie strasznie mi długo zajęło. Myślałem, że to będzie ostatni odcinek. Kwiatki. Piękne kwiatki. Jak się miewasz? Nie odpowiadamy, jak nie wiem. Nie uprzejma osoba. Prastare drzewo. No stare drzewo. Potrzebujesz czegoś? Ano. Nic dla ciebie nie mogę zrobić. Bądź cicho. A, racja. Muszę cię ostrzec. Nie przeszkadzaj strażnikowi czasu. O, tu karteczka. Ptaki jedzą... te. Zarośla. Greenway. Jakieś... niepokojące roślinki blokują nam przejście. Oczywiście, tradycyjnie. Żółte kwiaty. Naprawdę. No, news? Nie wiem. Naprawdę, ona jest taka... nie wiem, co to znaczy to słowo. Kto by pomyślał, bez niej bylibyśmy najpiękniejszymi kwiatami. Bylibyśmy najpiękniejsze. Bylibyśmy najpiękniejszymi roślinami w ogrodzie. Prawda? Prawda? That's right. O rany, masz naprawdę wielkie ramiona. O, nikt nie zabije tej dziewczyny. Jeśli ktoś by to zrobił... A, tak. A, tej dziewczyny chodzi konkretnie o inną roślinę, o tak. Gdyby ktoś to zrobił, tak... podzielilibyśmy się swoim pyłkiem w tym rodzaju. Tak? Pyłkiem? Dobrze mówię? Dobrze słyszałem? Bo nie jestem pewien. Comfy bed. Wygodne łóżko. Spójrz pod stolik. Dodat. Znalazł... jest czaszka pod stołem. Na podłodze. Weźmy. Mamy czaszkę. O! Comfy bed. I come back to bed. O! Zabij kwiaty, a zginiesz też. Znaczy X, tak mi się wydaje. Tak po prostu wydaje mi się, że to są... to jest zabić. Nie jestem pewien. A, jest strasznie czarno. Ciemno. Strażnik czasu. Wielki zegar. Dotknijmy go. Nic się nie dzieje. No tak, ja już się tego spodziewałem. Szkoda, że moje reakcje teraz będą trochę bardziej przewidywalne. Wow, tego nie pamiętam. Dziennik wiedźmy. Dziewczynka przyszła się ze mną pobawić. Urocza dziewczyna z złotymi lokami? Dobrze mówię? Nie lokami, tylko tymi. Braid. Kuckami? Jak to się nazywa? Wstążkami. Nie wstążkami. Nie pamiętam. To pewnie. Żeńska. Przedstawicielki pięknej powinny mnie poprawić w tym momencie. Nie znam się na tych fanberiach. nie wiedziałem nawet, co to jest falbanka. A book title książka zatytułowana Gadające Rośliny. Kobiety... kwiaty kobiety są piękne i potrafią mówić. Oto ich charakterystyka. Białe są najpiękniejsze w ogrodzie. Gdy dotknie ich deszcz, dziwnie zaczynają świecić. W dziwnym sposobie zaczynają świecić.
czerwone są mądre, noszą z sobą wiedzę, coś w tym rodzaju, ale zawsze kłamią, więc bądź ostrożny, gdy z nimi rozmawiasz. Żółte kwiaty Fault, co to jest, nie wiem. Są uroczo jakieś tam, do przesady. Są urocze do przesady, to się rodzaju. Chyba. Pyłek, który produkują, jest silnym medykamentem, ale potrafi równie dobrze, może albo dać życie, albo zabić równocześnie. Równie dobrze, no, w tym rodzaju. Zamknięte. Medycyna. Jest locked, zamknięte. Ktoś tam ma mrocze w środku. Rozmawiajmy. Lekarstwo. Masz jakieś? Niestety nie mam. Nie wiem, co to jest. You were spit at. Nie rozumiem. Metalowa klatka dla ptaków. Spójrzmy na nią. Coś tam w środku trzepocze skrzydłami. Coś w tym rodzaju. Otwórzmy. Jest zamknięty dokładnie. A to te roślinki czerwone, które zawsze kłamią, ale posiadają ogromną wiedzę. Chcesz wiedzieć, jak zabić kwiatek? Posłuchajmy. Zapomniałem dokładnie, jaki jest odpowiedni sposób na zabicie tego kwiatu. To było albo cutting it, albo skoszenie go, albo uprooting, czyli albo przecięcie, albo wyrywanie z korzeniami, coś w tym rodzaju, uprooting. Root to korzeń, tak? Czyli z korzeniem, albo takie dokopanie się i z korzeniem wyciągnięcie, albo odetnięcie. Żadne z tych sposobów nie jest odpowiedni. Powinieneś po prostu się poddać. A plucking? Just plucking. Oba są tak samo dobrym sposobem na zabicie kwiatku. O! Czaszka! Kwiatka? Kwiatku? Kogo czego? Kwiata. Kwiatu. Jak kwiatu. Tak, nie wiem, tak. Zabicie kwiatu. Kwiata? Nie wiem. Jak się miewasz? To jest pluck. Nie wiem. Czekajcie moment, sprawdzę. Plucking to jest wyrwanie takie. Czyli albo podkopanie i chyba takie po prostu. Wiecie, o co chodzi. Zabranie kwiatka, tak jak się przenosi jak kwiat, czyli to jest uproot. Wydaje mi się, że chyba wyrwanie będzie najlepsze. Chociaż nie wiem, czy uproot nie powinno być. Bo byłoby, że pluck i tear up. Pluck, spróbujmy pluck. Udało się! Myślałem, że zginiemy. Wydając dziwny dźwięk, piękny kwiat znika. Ale zostawił nam swoje płatki. Weźmiemy je. Oczywiście, że tak. Normalnie by nas zabiło w bardzo. W taki nieciekawy sposób, ale nieciekawy w dosłownym znaczeniu. To po prostu przebija nas korzeniem. Słyszałem to! Słyszałem ten pisk, ohydny pisk. Słyszałem. Ha, 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 ha. A tak, nasza obietnica, proszę. Zdobywamy biały proszek. O! Nie czytałem tego. Mam dla niego ten medycynę. Te białe, pamiętacie, że białe, nie białe płatki, tylko ich. A, tam powiedział, że proszę, daj mi medycynę, nie? Czy to lekarstwo. Że biały ten proszek potrafi leczyć. Osoba chwyta kraty, tak? Hej! Daj mi to!
Zapytajmy. Kładziesz pomiędzy tymi kratami, tymi szczeblami, że tak powiem, proszek. Szybko za go zabiera. Ach! Czekaj moment. Nie mam, aj, bez tego nie mogę tego użyć. Coś do użycia. Something to use the medicine. Coś do medycznego użycia, coś tam tego. Klatka padła i poluzował się zamek. Otwórzmy go ją w takim razie. Coś niewidzialnego wyleciało z niej. Schowane w ciemności. Czerwona trawa szepcze do siebie coś wzajemnie. Widzicie? Zjedzone. To była trawka. Wielka, niewidzialna. Znaczy wielka dziura bez dna. Woda jest zapieczętowana przez czaszki. Stara waza, no stare naczynie. Sięgnijmy tam w środku. W środku jest czaszka. Mamy czaszkę. Ile czaszek już mamy? Czy jeszcze jednej potrzebujemy? No to jeszcze nie. No, przepraszam was serdecznie, bo teraz wiem co będzie i nie będę udawał, że będę się bał w momencie, w którym po prostu wiem co się stanie. No niestety przykro mi. Ale krótko grałem za długo. Strasznie błądziłem i... Nie wiem co teraz. A, wiem co teraz, okej. Here you go! Ten ptaszek, który tutaj lata, zjadł nam tamte przejście, które było zasunięte na te roślinki. Sala jest zatruta. Przejdź przez przejście, bo tam ten korytarz dalej, korytarz jest, nie? Jest zatruty, przejdź z bezkolorowymi butami. Ej! The school soldier, tak? Tego czaszkowy ten... żołnierz. Był... pewnego razu był żołnierz. Był sobie żołnierz, no. Jego kraj został zniszczony. I on umarł, ale on tego nie zauważył. Żadnego z tych rzeczy, ani... że kraj został zniszczony, ani swojej śmierci. Nawet po śmierci... żołnierz patrolował. Patrzył centralnie... na ruiny zamku. Patrzył prosto, w prawo, w lewo. Prosto, w prawo, w lewo. Pusta buteleczka, którą wzięliśmy z chęcią. Nic. Czaszka, którą również zabijamy. Okej. Zapisujemy. Fajnie. I tutaj się pojawia pierwszy problem. Ustawienie tych czaszek. Ja nad tym długo myślałem. Strasznie. Nie znalazłem tak naprawdę, tylko znalazłem jedną możliwą rzecz, która może mieć jakikolwiek wpływ na to, jak ustawiamy czaszki. Pamiętacie, prosto, w prawo, w lewo. Prosto, w prawo, w lewo. I patrzcie, że wszystkie czaszki są zwrócone w tą stronę. Prawda? Czyli jakby w tamtej strony, z tamtej strony był zamek. Ten, o którym mówią. I normalnie, tutaj jest normalnie się nasuwa jedno takie ten. Myśl. Następna czaszka patrzy w prawo, czyli musimy tą ustawić prosto, prawda? Prosto, w prawo, w lewo, prosto i tu w prawo. Dokładnie, nie w lewo. Co ja zrobiłem? w lewo. Nasze lewo i jej prawo, nie? Ale tutaj... analogicznie... nie wiem jak to spojrzeć, bo tutaj się patrzy... możemy powiedzieć, że tu by było prosto, tu by było w prawo, tu w lewo. Prosto, w prawo, w lewo. Tak samo możemy, ale...
Z drugiej strony, to, z tej strony to się już zupełnie nie zgadza, bo tu jest prosto w lewo, w prawo, prosto w lewo i to jest analogicznie. Ja tak pomyślałem sobie, że tu się zgadza ten ciąg, ale tutaj po prostu odwrócę analogicznie co do tego, czyli tutaj dam prosto, no bo nie możemy w drugą stronę do góry odwrócić, bo się musi w tą stronę patrzeć, prawda? Czyli prosto, odwrotnie jak tamto, tak samo odwrotnie, tutaj prosto znowu, a tutaj będzie w drugą stronę zwyczajnie, w lewo, nie? Czy może prawo w jego lewo. I tak samo się na skos zgadza tutaj, prawda? Prosto. Tutaj jest, spojrzało w prawo, potem odwróciła w głowę w lewo, czyli znowu prosto jakby patrzyła. Potem odwróciła głowę... Nie, to się nie zgadza, nie. To tutaj się zgadza, niby. Nie, nie zgadza się. Zaraz, coś mi tu nie gra. Nieważne, dobra, w takim razie po prostu ja używałem systemu analogii i odwrotności po prostu co do tego. Tutaj prosto, tu w prawo, tu w lewo, tutaj prosto, tu w lewo, tu w prawo i tu prosto, tu w lewo, tutaj w prawo. No i po prostu tutaj się zgadza, ten pasek się zgadza, ten się niby zgadza analogicznie, tu jest prosto. Tu jest prosto, prosto, tutaj coś się nie zgadza zupełnie. Przepraszam, się rozgadałem, ale to nie znam normalnego sposobu, żeby to wykminić, no, że tak powiem. Zwyczajnie po prostu jak przeciągamy dźwignię, słyszymy jak woda ruszyła. No właśnie, nie wiem jaki sposób jest, po prostu tak zrobiłem, udało się. Wtedy strasznie się martwiłem, że bałem się, że będę musiał robić każdą możliwą kombinację, a po prostu, nie wiem, tak zrobiłem, nawet nie dają mi tak strasznie dużo, ale po prostu, no, nie znam tego sposobu i mówię jak ja to zrobiłem. Dobra, ale koniec tematu. Właśnie nam pękło tutaj i uwaga. To nie koniec, bo ona nas goni, przestały mi myślenia. Udało się. A? Przesełko. Zapiszemy. I właśnie. Zrobiliśmy bieżącą wodę. Kijanka. Mój ojciec nie żyje. Mój ojciec był zjedzony przez węża. Zabiłaś go! Ała! Pamiętacie żabkę biedną, którą daliśmy na pożarcie wężowi? Potworny. O. Tego nie gadamy z rybkami. Włóżmy płatki do butelki. Nie gadajmy z kijankami. Czysta woda. To też się strasznie młodziłem, nie wiedziałem zupełnie co robić. A to jest proste, ponieważ przecież było powiedziane, że te płatki, gdy dotknie ich woda, zaczynają świecić. Napełnijmy butelkę wodą. Butelka zaczęła emitować światło. Czy no, płatki. Tu teraz nic nie zrobimy. Ej, zapisz sobie, to jest bardzo ciekawy zabieg. Nienawidzę tego momentu. Sprawdzamy. Pod stołem co jest? Nic nie ma. No, tylko że krew. Czy coś się przemieszcza nagle? Spójrzmy pod stół. Mały zegarek na rękę. Weźmy go. Zginęliśmy. Tak, poprzednio tak samo miałem, ale jaki byłem w szoku. Kurde. Teraz nie będę tam wszedł w górę. Tu nie możemy się szybko przemieszczać. Od razu idziemy w dół. Zwróćcie uwagę właśnie na te. Och, przestraszyłem się! Nope. Ale otwórzmy. Tak, dla ciekawości. No wiesz, że przyjdzie tu jeszcze raz. Otwórz wieko. Jest za ciężkie. Nikogo nie ma.
Za ciężkie. O, jak tam nie ma potworka? Czy potworka, nie wiem czego tak naprawdę. No wiedziałem, że na końcu coś jest, oczywiste to jest. Zabierzmy... Coś tam jest. Co to jest? Jedeitowa... Tak? To się jedeitowa fajeczka? Bo to jest, patrzcie. To jest... Zielona fajka do palenia. A tu... Automatyczna... Tak, tak, tak. A, właśnie za nim przyszło. Już nie mają. A nie. O! Kurde. Już głów nie mają. Przestraszyłem się tamtych rąk. A wcześniej się nie przestraszyłem. Co z nami idzie? Upuściłeś butelkę. Do góry, do góry. I uwaga! Viola. Do góry, Viola, do góry, biegnij! Oh. Jak pierwszy raz to grałem, to miałem serce w gardle. Gadające roślinki. Ukryte w ciemnościach, chodziło o tę fajkę właśnie. Dajemy mu tę fajkę. Podrzućmy tę fajkę. Podróżasz fajki pomiędzy kratami. Łapię fajkę. A tak, to jest... moje, to moje. Osoba w celi znika. Słyszysz, że ktoś opuszcza cele obok. Po tym jak ukryłem to dobrze. Tak dobrze. Nie jest zamknięte. Wchodzimy. Coś tam. Coś tam of parties mi się wydaje. Robienie imprez. Dla. Może chorych dzieci? Rodzice? Prezenty zależą? Są zależne? Niektóre słowa są za slop, jak to powiedzieć? Niektóre, nie wszystkie słowa można wypowiedzieć, że tak powiem. Niech to trudno mi to określić. Nic przydatnego. Ubranie podarte. Zdejmijmy je. Czerwone buty. Niech krwawią. Wzięła dziewczynkę bez głowy? Nie założysz tych butów? Potrzebujemy tych butów, prawda? Żeby przejść przez tego... truciznę. Ale... W ogóle najpierw sprawdźmy, co tutaj jest. Zniszczona fajka leży na podłodze. Pełny śmieci, pojemnik i przyczepiony szkielet. Nie chcę się otworzyć. Tak jest. I właśnie. Druga sprawa. Tu mówi... Nie przymierzysz butów? Załóż buty. I ciało uciekło bez głowy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to się dzieje. Że człowiek zakłada buty i... Ucieka jego ciało. I uwaga, patrzcie. Ha, założyłaś, założyłeś! Tak. Ale mamy przyjść bez kolorowych butach. Tutaj błądziłem najwięcej. Nie wiedziałem, co robić.
kiedy doszedłem tutaj i wcisnąłem właśnie interakcję, myślałem, że to jest wear shoes znowu zwyczajnie, a to jest wash. Umyj buty. Zmyj krew z butów zwyczajnie. Dostaliśmy szklane buty. A... Marte kijanki unoszą się na wodzie. Następna ofiara. Może to głupio brzmi, to kijanki, prawda? A! O Jezu! Tego nie pamiętałem. Dobra. O, te buty się używają automatycznie. Może to głupio brzmi, bo ten, bo to kijanki są, nie? Zwierzątko, ale tak coś jak zwierzątko też, no szkoda mi. Nie wiem, co to było. Nie skręcamy tu pod żadnym pozorem. Idziemy prosto! Szklane buty się zniszczyły. Dalej nie byłem. Cześć! Co słowo przyjaciel powinno znaczyć? Nie zabiłam jej. Ponieważ uratowała mnie od choroby. Więc jest teraz moim przyjacielem. Idziemy dalej. Dalej nie byłem. Zaraz. Dalej nie byłem. No i mówię, że strasznie ktoś to mówił. Znaczy... O! Nie wiem. A, to jest numer tych róż, pewnie musimy. Jeden. Jeden. Dwa. Musimy tu liczyć? N, dwa, trzy, cztery. Pff, nie wiem. Siedem tu jest niby. No, otwiera się. Może nie siedem? Tego, tak w ogóle, właśnie ktoś mówił, nie dokończyłem myśli. Że ktoś ten, że tak naprawdę bohaterka jest najgorszą postacią, bo ona wszystkich zabija, wszystkich zostawia sobą. Top left, w samej górze po lewej. My 7, nie? Ale zaraz. Co top left? Mogę przejść. Mogę wrócić, ale po co? Czyli... nie, czyli się pomyliłem. O, coś tam jest. Jasno, fioletowy... Jest to fioletowa ciecz. Spływa w dół. Niczym na mnie grożąc. Bezgłowa lalka. Mamy bezgłową lalkę! I karaluchy mi przestraszyły, na amen. Coś jest? Nie. A co nam to dało? Chyba musimy naprawdę. Nie wiem. Zaraz, zapisałem? Zapisałem pewnie, ale na szukaj wody. Co tak świeci tam?
A z tyłu może coś jest. Bo coś pamiętam, że wcześniej grałem. Nie, nic. Nie, chodzi o układ róż. Musi chodzić o ten układ róż. Widzicie, po co po dwie? No, trzy, sześć. Powiedzmy, no to niech tak będzie. Nie łapię, no. To jest na samej górze po lewej, na samej górze po prawej, na samym dole po lewej, na samym dole po prawej. Cześć, żeby was nie męczyć, sam rozkminię, dobra? Zaraz, tutaj co jest? Kiedyś musi być 3 i 6, mi się wydaje. Może przeklikać się? Co mam sobie u siebie? Ochaj, no nie użyję lalki. Dobra, może czekajcie momencik. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Zero, zero. Musiałem sprawdzić, co... Wynik to 6. 0. 0,6. Nie wiem, musiałem sprawdzić. Nie mam pojęcia na jakie. Jeszcze jako czaszki to zgadłem, ale tutaj... Nie wiem, nie wiem. To 6 bym zgadł jeszcze tutaj, bo to jest 6 róż, prawda? Nie wiem, nie, nie wiem. Jeśli ktoś wie, to niech napisze, bo ja nie mam pojęcia zielonego. Naprawdę. Przepraszam was serdecznie, nie lubię patrzeć do... poradników. Ale w tym wypadku nie miałem wyboru. O, dziewczynka. Mała butelka na szafce. Weźmy ją. Krótka mała buteleczka, oła. Ktoś wyrzucił głowę. Znaczy, ktoś zniszczył okno, a na zewnątrz jest strasznie ciemno. Podnosimy głowę. Oczy mnie zjadły. Wow, kropy do oczu. I tam po prawej oczy się pojawiły. I tyle są starte. Starte. Tourniquet, tourniquet. My god, my tourniquet. Turn to me salvation. Szafka wypełniona mięsem. Kurde! Ajajaj! Nie trafiłem w drzwi. Naturalnie. Zalczyna. Głowa. Zegar. Ciekawe, co się zrobiło. A, też było. Dokąd teraz? A, wiem gdzie. Dokąd, musimy się wrócić maksymalnie. Tutaj. Macie brakowało tu lalki jednej. Połączmy z głową ciało.
Lalka. Ustawmy lalkę. Ustawiliśmy lalkę. Dziura. Wejdźmy w nią. Naprawdę? Nie. Najpierw zapiszmy. Tak, żebyś po prostu wiedziała. Tak naprawdę nie za bardzo się mnie obchodzi fakt, czy opuścisz ten dom, czy cię dom zje żywcem. Obie rzeczy mi nie przeszkadzają, jeśli się staną. Ale pozwalam ci... Pozwolę ci uciec, coś w tym rodzaju? Ech. Nie umieraj tu, to... A nie, zaraz, coś innego to znaczyło najwyraźniej. Coś źle przetłumaczyłem znowu. Naprawdę? Wchodzimy. Krew. Nie ma przejść na boki. Przyjdź do mojego pokoju. Come to my room. Szybkie przejście są. Waza róż. Rysunek kwiatków różowych. Ogromne okno. Z zewnątrz jest po prostu biało. Zwłoki czarnego kota. Otwórzmy drzwi. Wow. Urocze ubranka. Nic nie widać, jest zaparowana szyba na lusterku. Magiczne książki. Wylany rozlany kubek. Pokrwawione łóżko. Przewrócone krzesło. Dziennik wiedźmy. Ostatni pewnie. Moja choroba miała... zamierzała mnie zabić, coś w tym rodzaju. Więc... Zabrała mi ciało. I kontynuowałem życie w jej ciele. W porządku, prawda? Ponieważ jesteśmy przyjaciółmi. Oddała mi swoje ciało. Ponieważ jesteśmy przyjaciółmi. Więc... Dzisiaj... Powinniśmy się trochę więcej pobawić. Będziemy się więcej bawić. Prawda, Viola? Ała! Ja pierdolę. Wow. No i to jest ostatni już moment. Ostatni moment z najostatniejszych momentów. Już ostatniejszych nie będzie. Nie! Kurwa! Przepraszam was, ale już tak blisko. Nie możemy zawieść Violi. Viola! Wow! No kurwa mać! Nie wierzę, no! Thank you.
Udało się. Nie te drzwi wybrałem. Chyba tam dalej nic nie będzie. Notatka. A podejdźmy ją. List. Droga Viola. Przepraszam, że na ciebie wczoraj krzyczałem. Jest stara legenda, która mówi, że w lesie żyje wiedźma i podrywa dzieci, które się gubią. Dom twoich przyjaciół jest bardzo blisko lasu, więc... martwiłem się o ciebie. Twoja przeciwko nazywała się Ellen, prawda? I don't, ja nie. Ellen's house. Co razem zrobić? Czy to jest... A, okej. Ta butelka ma sobie tego lek, który niszczy te róże. Czyli to była jej przyjaciółka? To koniec! Najwyraźniej. Uciekliśmy z domu wiedźmy. Ona była przyjaciółką, zdaje się. Czy to znaczy, że ona też żyła w tej przyszłości? Viola? Czy Viola? Ty ojciec! To ty Viola? Zdeś nic nie jest? O, dzięki Bogu! Spóźniłaś się. Szukałem cię po całym lesie. Ale i tak najważniejsze, że nic ci nie jest. Wracajmy do domu i chowajmy się przed deszczem. Co? Wracuj się! Beznadziejna końcówka. Przepraszam was, to jest koniec domu wiedźmy. I końcówka jest tak mnie zawiodła. Spodziewałem się takiej fajnej. Szczególnie, że już słyszałem teorię nawet fajną, która byłaby naprawdę ciekawa. Ładna muzyka w tej grze, to trzeba jej przyznać. Ładne momenty miała, swoje ciekawe zabiegi, zagadki czasami bardzo trudne, czasami łatwiejsze. No cóż, no ale zakończenie strasznie głupie, strasznie błahe. To była happy end. Fajnie, że happy end, to lubię happy endy, ale już mówię, że mówiłem, że ja lubię dobierać zakończenia gry, to po prostu tak jakby pasowały. No i tutaj nie pasował zupełnie do tej gry. Szczególnie jeszcze potem jak za nim wylazła, ojciec ją zastrzelił. Bez sens, moim zdaniem, bez sens. Ale wiecie co, ludzie, po prostu...
Jest jak jest, tyle, niech będzie. Gra jest fajna, warto w nią pograć sobie. Miała dużo jumpscarów, co oczywiście dla was jest mile widziane. No ale cóż mogę powiedzieć, po prostu jeszcze ponaglam waszą prośbę, czy ponawiam swoją prośbę o to, żebyście mi wysyłali różne wiadomości z propozycjami zagranie gier tego typu. No i tyle, no po prostu zachęcam do tego i do zobaczenia, na co zagrajmy. To było Witch House. Do zobaczenia.